Czy wiesz, że nie każdy moduł RJ45 jest taki sam, choć bardzo podobnie wygląda? Widziałem wiele fabryk, w których takie moduły są produkowane i wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, że wewnątrz jest zainstalowana elektronika. Elektronika ta, oprócz tego, że zapewnia określoną przepustowość dla danej kategorii, wpływa też na jakość i żywotność samego modułu. Oprócz tego, bardzo ważna jest też jakość wykonania oraz materiał, z którego dany moduł jest wykonany. Nie chciałbym, aby film miał zabarwienie czysto marketingowe, więc może trochę technicznych konkretów. Dobry moduł, tak jak wspomniałem, odpowiedni materiał. Materiał wykonania. W naszym przypadku dla modułu ekranowanego jest to zamak, czyli materiał, który jest bardzo odporny i nie rdzewieje. Wspomniana elektronika to kilkuwarstwowa płytka PCB, która, tak jak wspomniałem, zapewnia odpowiednią transmisję. Dodatkowo wewnątrz modułu mamy pozłacane piny, które są punktem styku z chociażby patchcordem oraz odpowiednio wykonane wnętrze, które zapewnia cykl wpięcia ponadnormatywne 750 razy. W naszym przypadku jest to aż 1000 możliwości wpięcia i wypięcia patchcordu RJ45. Co najważniejsze, moduł ten został przebadany w niezależnych laboratoriach, które to są potwierdzeniem moich słów. Zbadaliśmy zgodność tego modułu z najnowszymi standardami okablowania strukturalnego oraz z najnowszym standardem 4P-PoE. Potwierdzenie tych słów znajdziecie właśnie na ekranie. Odpowiednia jakość ma niebagatelne znaczenie, eliminuje problemy i zaoszczędza wiele czasu. Pamiętajcie o tym.